Hej, cześć wszystkim, z tej strony Judy i witam Was w kolejnym odcinku w serii Let's Play Commandos Behind Enemy Line. Dzisiaj to która już misja? Szósta będzie dokładnie. Szósta misja, która mogę powiedzieć od razu, nie jest wcale taka łatwa. Można ją rozgrywać, powiem tak, bardzo szybko i szybko przejść, albo bardzo wolno i bardzo długo właśnie przechodzić. Ja raczej będę spróbował skorzystać z tej szybszej wersji, aczkolwiek no zobaczymy, czy ona się w ogóle powiedzie. Czekajcie, OV540, na razie może wczytajmy, potem wam będę po prostu więcej na ten temat opowiadać. Ale dobra, jest wczytywanie i ja już zajmę się czytaniem. Groźba Leopolda. Wiosenne natarcie oddziałów norweskich. Na następny miesiąc szykowana jest operacja Barbarossa, atak Niemców na Związek Radziecki. Część prób odbywa się w Norwegii. W ramach tych przygotowań przeciwko niektórym pozycjom norweskiego ruchu oporu wykorzystane zostanie dalekosiężne działo Leopold. Dopiero później Niemcy zabiorą je na wschodni front. Celem misji jest unieszkodliwienie tej niebezpiecznej broni, czyli tak jak słyszeliście, trzeba unieszkodliwić to działko. O, w ogóle za szybko nacisnęłem, bo akurat się tam to pojawiło, ale dobra, wiecie, to nic ciekawego tu nie będzie. W tej misji mam tylko 3 komandosów, więc no ich ilość jest dość znacząco ograniczona. Tak, dobra. Co robimy najpierw? Tego szczerze można jak najbardziej zdjąć na szybko, po prostu rozpocząć ostrzał, tylko żeby mnie nie zranił. I dobra. Nic się takiego nie stało. Może wiecie co, sobie przesuniemy jego ciało tutaj. I zaraz pokażę wszystkim, jaki jest mój cel, jak ja to zamierzam wyeliminować moich przeciwników w tutejszym, tu właśnie terenie. Na razie chcę dostać się... O, on mnie może zobaczyć. On mnie może zobaczyć razem. Po prostu muszę troszeczkę uważać. O, dobra. Teraz chcę się wycofać. Muszę też uważać na tego gościa. Nie wiem, czy on mnie może zobaczyć. Że on chodzi tak jakoś śmiesznie, że raczej... O, nie, nie wchodź. Że raczej małe szanse, że on mnie zobaczy. I teraz czekajcie. Teraz będę musiał popisać się naprawdę niezłymi umiejętnościami. Oczywiście znając mnie, to będzie po prostu wstyd i w ogóle. Dobra, byłem wystarczająco szybki. Chyba zauważyliście, jak dosłownie natychmiastowo sprzątnąłem tylu przeciwników naraz. No cóż, tutaj mógłbym mieć normalnie problemy. Na całe szczęście wszystko jak najbardziej prawidłowo się powiodło. W sumie to nie wiem, czy ja muszę brać ich zwłoki, czy oni ich zobaczą. Zresztą o tym przekonam się za chwilę, po co mam teraz już sprawdzać, co najwyżej odładuję. Dobra, oj, trochę tak do dupy go położył, bo ja wolę, żeby to było trochę dalej położone, tak jakby, dobra, może będzie dobrze. Szczerze nie mam pojęcia, czy będzie dobrze, ale przekonajmy się. O nie, nie, ktoś Aintelecca zawołał, to on? O nie, czekajcie. Myślałem, że ktoś zobaczył jakiegoś truposza. A się odwrócił akurat. Czekajcie, muszę troszeczkę tu ich poprzesuwać, żeby... ja chcę... Nie chcę ich głupich ciał brać. Ja chcę wziąć to, co się tu znajduje. Dobra, w takim razie... czekajcie, bo tutaj ten chodzi. Dobra, teraz już nas nie zobaczy. Wstawajcie i biegnijcie czym prędzej tutaj. Tu inaczej nie da się przejść niż właśnie przez tą drabinkę. Łatwo się domyśleć, skoro tutaj jest, widzicie, ten drut kolczasty. Okej. Muszę się mieć na baczności mimo wszystko cały czas. Tu jeździ taki dość nieprzyjemny czołg, zresztą widać go bardzo dobrze. Aczkolwiek zlikwidowanie tych gości to myślę, że to jest dosłownie bułka z masłem. Dobra. Czekajcie, weźmy ich wszystkich, przesuńmy w miarę tutaj. Chcę, żeby potem ktoś ich zobaczył. To może mieć takie dość znaczące dla mnie właśnie znaczenie. Ojejku, na ten czołg trzeba uważać. Mam jednak bombę, mój saper ma bombę, za pomocą której może go bez problemu wysadzić. Jednakże oczywiście wysadzenie czołgu to nie jest coś takiego hop-siup, że wysadzimy i nikt się nawet nie spostrzeże. Wręcz przeciwnie, powinny tutaj zbiec tłumy żołnierzy, którzy patrolują ten obszar wraz z tym oddziałem dwuosobowym. Muszę go zniszczyć czym prędzej, ponieważ jeżeli go nie zniszczę, to on mnie przejedzie. I dobra, moi drodzy, teraz zacznie się prawdziwa zabawa. Teraz zacznie się prawdziwa zabawa, ale czy ona się powiedzie, to jest jeszcze druga w ogóle sprawa. Dobra, sprzątnąłem szybko snajperem tego gościa. Ojejku. Może być naprawdę zabawnie. Dobra, kolejny gość sprzątnięty. Teraz saper. On może chyba tutaj wystarczy, że bombę podłoży. I to chyba i tak wybuchnie. Dobra, jest nawet, powiedziałbym wam, bardzo dobrze. Troszeczkę się stresuję. O cholera! Ale mnie zaskoczyli. Znaczy ten mnie zaskoczył tym swoim
cholernym strzałem. Nie wiem, czy jak się tu ustawię, to czy będę miał wieczny spokój, że już wiecie, nikt mi nie przeszkodzi. Dobra, czekajcie, czekajcie. Ojejku, ojejku. Dobra. Dobra. Czekajcie, może zapiszę sobie na 1-1. Naprawdę troszeczkę się zestresowałem. Bo, jak mówię, tutaj nic zbyt... O, cholera. Ajajaj, za późno, za późno. Zawaliłem sprawę. Wystarczająco mocno ją zawaliłem. Ej, kto mnie zauważa? Ej, 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 ej. Wiecie co? Poczekajmy sobie tutaj chwilę. Bo mnie bardziej interesuje, kto wzbudza tu alarm. Bo po co ja się tak spieszę? Bo myślałem, że tutaj ktoś wzbudzi alarm, bo stąd wyjdą dość duże oddziały. No trzeba się troszeczkę mieć na baczności. To nie ma po prostu wątpliwości, że trzeba mieć się na baczności. Zlikwidowanie tego to jest podstawa. Podłożyłem bombę. Jeżeli ona wybuchnie, zniszczy to dział Leopold. A jak zniszczy dział Leopold, no to przyjedzie ciężarówka. Ale jak przyjedzie ciężarówka, to oni mogą ją szybko zniszczyć i po prostu będą problemy, problemy i problemy. Czekajcie, muszę to jakoś obmyślić. Najlepiej byłoby tych sprzątnąć, ale jak mówię, to wcale proste nie jest. Dobra, jeszcze raz. Czekajcie, on musi robić ajteleca? No nie, teraz się spóźniłem z zabiciem gościa. No ale ten go zauważa. I dupa, bo jednak muszę mieć snajperkę. Po prostu jest mi potrzebna. Wiecie co, zrobimy jeszcze inaczej. Trochę zaryzykujemy. Podejdziemy tym moim szefem tutaj. Jakbym tych obszedł i pozabijał, ale ten patrol mnie troszeczkę denerwuje. Oni są dość, myślę, że niebezpieczni dla mojej inicjatywy i to zresztą bardzo dobrze widać. No bo co ja zrobię z tym ciałem? Gdyż zostawię je tutaj, to na pewno ktoś zobaczy. No chyba, że będę miał maksymalnie dużo szczęścia. Ale nie wiem, czy ja po prostu na takie szczęście powinienem liczyć. Ej, oni nie zobaczyli ich? Znaczy tego? Jego? Jeżeli... Czekajcie, ale ten się ciągle tu patrzy. Ale tego nie widzi. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jeżeli oni go nie widzą, a chyba go naprawdę nie widzą, to ja mam naprawdę duży po prostu sposób do... O cholera! Dobra, za wcześnie wstałem. Zdecydowanie za wcześnie wstałem. Cholera, nie ten przycisk. Zabijaj, zabijaj. Tylko oni tego zobaczą, co nie? Chyba, że nie. Dobra. Słuchajcie, jest bardzo dobrze. Bo jestem w stanie zatłuc tych dość szybko. Tylko zatłuc jeszcze tego, to może być większe. Większa myśl techniczna. No chyba... O Jezus! Dobra, tu też trzeba uważać. Ten koleś muszę obczaić, jak on krąży. On jakoś tak w kółko. Aha. Wiecie co? Ale mimo wszystko jest na to sposób pewien. Zabijemy tego, potem tamtego. A w ogóle... O cholera! Dobra. Ej, zabij go, zabij go. O, czekajcie, stało się cud chyba. Bo jestem naprawdę bardzo blisko wykonania tego. Sprzątnąłem zdecydowanie większość ludzi, których chciałem sprzątnąć i udało mi się to naprawdę nieźle. Tylko pytanie teraz, bo jestem wciąż troszeczkę taki, wiecie, przestraszony. Został mi jeden strzał. Powiedziałbym, że ten jeden strzał jak najbardziej wystarczy. Tylko czy ten nie zobaczy mnie, jak podejdę obok tego od razu? No to z tym też może być pewien problem. Ale chyba nie. Czekajcie, zapiszmy. Tego najlepiej też bym chciał od razu gdzieś tu postawić. Blisko niego, no bo skoro on ich nie widzi, nikt ich nie widzi tak naprawdę. To jestem naprawdę w świetnej, powiem wam, naprawdę, ale to bardzo świetnej sytuacji. To zróbmy tak. Czekajcie, teraz się wszyscy tu już odwrócili. Ej, 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 ej! Dobra, czekajcie. O, jujujku, dobra, ten się jeszcze nie odwrócił. Czekajcie, muszę to obczaić. Jestem naprawdę blisko zrobienia wszystkiego, żeby ubić. Tylko kto go zobaczył? Chyba, że ten musi też zacząć to słyszeć. Nie wiem, czy on to usłyszy. On chyba też to słyszy i zaczyna się wpatrywać. Dobra. Ale ten ciągle nas widzi. Dobra. Tylko on w ogóle nie mógł trafić. To było najśmieszniejsze. Czekajcie, jesteśmy... No naprawdę jesteśmy bardzo blisko ukończenia tej misji. Teraz po prostu myślę, że ja jakiś chcę być aż tak dokładny, żeby po prostu nie zepsuć tego. Aha.
Czekajcie, XXX. Ach, cholera, nie kucnąłem nim. Kurde, popełniam teraz takie błędy, ale musicie mnie zrozumieć. Jestem troszeczkę zestresowany, bo naprawdę brakuje już dosłownie chwilki. Nożam go. Dobrze, dobrze jest, moi drodzy, jest bardzo dobrze. Czekajcie, tylko muszę to wysadzić. Okej, okay, wysadziłem, wszystko padło. Tylko niech ciężarówka przyjeżdża. Przyjeżdżaj, przyjeżdżaj. Oh yeah! Teraz jak wejdziemy do ciężarówki, już mogą ludzie strzelać i tak nam nic nie zrobią. Powiem wam tak, naprawdę szybko mi to wyszło. W ogóle nie otrzymałem obrażeń. Czas misji jest też niezły. Oczywiście da się tę misję wykonać szybciej, zresztą sam widziałem, że da się ją szybciej wykonać. Ale i tak nieźle wyszło. Zasługi? No nie najlepsze, ale nie jest źle. To chyba dlatego, że załatwiłem naprawdę mało żołnierzy. No i nie dostaliśmy na razie żadnego awansu. Jednakże ja już mogę się popisać tym, że mogę wpisać kod, którym jest WW8J8, czyli mamy kod do 7 misji. Ale dobrze, moi drodzy, ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dość szybko sobie poradziłem z tą misją i jestem jak najbardziej zadowolony. Ale jeżeli wam się podobało, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. My widzimy się już za niedługo. Tak więc cześć i czołem i narka!